Nazywam się ksiądz Kazimierz Świderski, jestem misjonarzem Świętej Rodziny, prawie od 28 lat. Jestem kapłanem, pracuję obecnie w parafii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Jestem tutaj rektorem i proboszczem już trzeci rok. Misjonarze Świętej Rodziny w Złotowie pracują od czasów powojennych. W 1945 roku pracę tutaj rozpoczyna ksiądz Zachariasz Kruża, a później kolejni proboszczowie i rektorzy, którzy tutaj wnosili swój wkład, swoją cegiełkę i swoje dzieło pracy na tej niwie pańskiej. Tutaj w Złotowie mam dużą wspólnotę, obecnie jest nas 8 kapłanów. Normalnie było mniej, ale no jest duża parafia, to jedno. Drugie, że mam kapłana, który przygotowuje się na wyjazd na misję na Papuę Nową Gwinę. Wspólnota bardzo zróżnicowana, no tak jak w rodzinie. Są kapłani młodsi, są kapłani starsi, z większym stażem też kapłaństwa. Obejmując tutaj pracę, to pracujemy i sprawujemy pieczę i nad normalnie duszpasterstwem parafialnym. To jest takie najbardziej oczywiste, no, będąc na takiej placówce i mając parafię, to wszystko to, co związane jest z parafią, a ponadto praca z młodzieżą, z dziećmi, tym zajmują się księża młodsi, wikarzy, którzy mają katechezę w szkołach. Później oczywiście grupy młodzieżowe, dziecięce. Jest ksiądz, który jest kapelanem w szpitalu. W zasadzie można powiedzieć ksiądz na telefon, bo na każde wezwanie, czy do chorego, czy z posługą, po prostu jedzie i czyni tą posługę. Jest ksiądz, który jest kapelanem w hospicjum naszym tutaj złotowskim, więc to jest jego zadanie. No, a jest jeszcze ktoś, kto nad tym wszystkim też sprawuje pieczę, koordynuje, gdzieś tam podpowiada, przypomina, czy dziękuję. Też staram się takie rzeczy widzieć. Parafia jest, mogę powiedzieć, urodzajna pod względem powołań, bo ze Złotowa mamy dużo powołań naszych kapłanów w naszym zgromadzeniu. Są kapłani diecezjalni, zakonni i też siostry zakonne, więc ten duch powołań i troska o powołania i za powołanych tutaj jest. Parafia Złotowie już za moich poprzedników i moich młodszych współbraci tutaj wyszła naprzeciw z inicjatywą dla młodzieży. No, czy można jeszcze coś znaleźć do pracy z młodzieżą, oprócz tego, czym zajmują się tutaj nasi wikarzy, bo prowadzą grupy młodzieżowe i scholę młodzieżową i dziecięcą, i oazę, i Dzieci Bożych, i oazę młodzieżową. Ksiądz Marcin zajmuje się także i sprawuje pieczę taką duchową, jako duszpasterz dla harcerzy. To jeszcze wynalazł bodajże ksiądz gubernat, jako ten pomysłodawca, taką propozycję dla młodzieży, którą kręci muzyka hip-hopowa. Co roku w okolicach wspomnienia świętego Stanisława Kostki jest organizowany tak zwany projekt Kostka, więc ten projekt to jako dzieło najnowsze, bo ten Beniaminek ma 11 lat i tak jak się to urodziło, tak sobie to żyje i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży nie tylko złotowskiej, ale goście przybywają tutaj z całej Polski. Poprzez takie przejście przez sztukę, przez muzykę można przemycić treści też ewangeliczne.